Okej, okay. Słuchajcie, potwierdźcie za chwilę tylko, czy widać prezentację, bo jeszcze chcę się upewnić, że jeśli ja ją widzę, to wy też widzicie i wtedy ja już będę miał pewność, że nie dość, że słychać, to jeszcze jak zmieniam kamerę, to już w ogóle widać. Teraz powinniście widzieć prezentację, na której napisane jest obalamy mity w sprzedaży. I to oznacza, że wtedy jesteśmy w domu i wszystko już powinno sprawnie działać. Widać. Dobra, słuchajcie, chciałem, żebyśmy porozmawiali się trochę o obalanych mitach w sprzedaży. Istnieje wiele takich stereotypów dotyczących tego, jak wygląda dzisiaj handlowiec, jaki powinien być handlowiec, w ogóle na czym polega sprzedaż. Wielu osobom oczywiście sprzedaż kojarzy się dobrze, innym sprzedaż kojarzy się źle. Jednym kojarzy się dobrze, ponieważ w niej pracowali, innym kojarzy się źle, mimo że w niej nie pracowali. Dlatego warto sobie o tej sprzedaży trochę porozmawiać. Myślę, że i mam nadzieję, że z biegiem czasu też, jak będzie się powiększać nasze grono, będzie tu coraz więcej osób, które z tą sprzedażą ma styczność. I wtedy faktycznie będziemy mieli dodatkową szansę zawsze się jakoś powymieniać doświadczeniami, dodatkowo podyskutować na temat doświadczeń. Dobra, słuchajcie, ja już przestaję klikać, odkładam, bo już widzę, że pewnych rzeczy nie przeskoczę. I wracam w takim razie do prezentacji. Jesteśmy, obalamy mity w sprzedaży. Co tak naprawdę w tej sprzedaży działa lub nie działa, że warto byłoby porozmawiać na temat tego, jak tą sprzedaż można byłoby usprawnić. Porozmawiamy o takich mitach w sprzedaży. Może ktoś z Was mógłby w tym momencie i ma jakiś pomysł na jakieś mity albo sprzedażowe, albo właśnie coś, co o sprzedaży słyszał, a nie do końca uważa, że tak jest. Byłoby fajnie. Spróbujemy takie mity obalić. Spróbujemy porozmawiać na ten temat, czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest. Ktoś może się ze mną zgodzić, ktoś się może ze mną nie zgodzić. Ja zawsze w firmie powtarzam, że potrafić trzeba się nie zgadzać i trzeba umieć komunikować się tak, żeby nie zgadzając się, umieć prowadzić na ten temat odpowiednią dyskusję. Więc jakby co, to bardzo chętnie dowiem się na temat tego, co na jakie różne tematy sądzicie. Kilka ciekawych tematów oczywiście ja wrzuciłem, także spróbujmy wystartować, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczymy, co o tej sprzedaży jesteśmy w stanie powiedzieć. Rzucimy taki bardzo prosty temat sprzedażowy na sam początek, a mianowicie taki mit, który mówi o tym, że dobry handlowiec to jest tak wygadany, że sprzeda nawet lód Eskimosowi. Czyli taka wizja handlowca a la Wilk z Wall Street, który to jest jakby wygadany, wszędzie go pełno, zagada każdą osobę. Niedawno pamiętam, w trakcie jednych z rozmów kwalifikacyjnych u nas w firmie, był właśnie u nas kandydat, który jako jedną ze swoich cech, jako sprzedawca, podał właśnie taką cechę, a mianowicie, że jakby wie, że jest dobrym handlowcem i zawsze to czuł i chciał się sprawdzić w sprzedaży, ponieważ jakby bardzo dużo mówi i nie ma nigdy problemów z tym, żeby się odezwać. I jakby jest to jeden z takich właśnie podstawowych mitów w sprzedaży, który niepotrzebnie szufladkuje ten zawód i sprawia, że tak na niego patrzymy. Słuchajcie, co w takim razie z takim twierdzeniem, że dobry handlowiec jest tak wygadany, że sprzeda nawet lód Eskimosowi? Bo wydawałoby się, że no, handlowiec wygadany w pewnym sensie być musi, tak? Jakby jego rolą jest dość odpowiednio przedstawić produkt. Natomiast czy ta komunikatywność rozumiana w tym, że ktoś mówi dużo, jest faktycznie w jakimś stopniu dobrą czy złą cechą, to jest temat, który warto na pewno gdzieś tam omówić. Ja może na początek opowiem taką ciekawą anegdotkę. To pamiętam, miało to miejsce może dobre 8-10 lat temu. Była sobie pewna firma. Była to firma zajmująca się sprzedażą zaawansowanych systemów informatycznych i w tej firmie pojawiła się bardzo młoda osoba. Osoba o wiele, wiele młodsza i z o wiele, wiele mniejszym doświadczeniem, niż wydawałoby się, że mieć powinna. Natomiast ta osoba pojawiła się w tej firmie tak czy siak. I w tej firmie, ze względu na to, że produkt był bardzo zaawansowany i nie da się tego produktu sprzedać czy też przedstawić, nie spędzając wcześniej miesięcy na tym, żeby ten produkt poznać i wiedzieć, jak prawidłowo w ogóle go zaprezentować. Mimo tego, że te procesy trwały gdzieś tam miesiącami, to
niestety z jakichś tam okoliczności naturalnych, jakichś chorób i różnych nieobecności okazało się, że ten młody człowiek, który dopiero co pojawił się w tej firmie, tam raptem kilka tygodni zdążył być, musiał odwiedzić klienta. Musiał pojechać do klienta i musiał z tym klientem rozmawiać i musiał temu klientowi oczywiście coś sprzedać. I tu pojawił się problem, dlatego że najczęściej ta pierwsza wizyta, ona oczywiście polegała na tym, że jakby pokazywało się produkt, zajmowało to jakieś półtorej godziny, produkt był bardzo rozbudowany, złożony z modułów, trzeba było rozmawiać o bardzo zaawansowanych tematach dotyczących bardzo rozbudowanych, dużych przedsiębiorstw. I faktycznie była taka sytuacja, że ta młoda osoba musiała się tam pojawić i był to zdecydowanie dla niej problem, dlatego że, no cóż, nie miała ona odpowiedniego doświadczenia, nie zdążono jej jeszcze wdrożyć. Natomiast ten młody człowiek tam pojechał. I słuchajcie, ten młody człowiek tam pojechał i co się okazało, ja za chwilę oczywiście opowiem mniej więcej, co się wydarzyło na spotkaniu, natomiast co się okazało, to jest to, że albo może właśnie odwrócę. I ten młody człowiek pojechał na to spotkanie i wyobraźcie sobie, że jedyne, z czym pojechał, to nawet nie był komputer. Ten młody człowiek nie wziął komputera, żeby pokazać w ogóle to oprogramowanie. Natomiast wziął ze sobą taką folię. Są takie folie, które się nakleja na ścianę. To jest taki rulon. Ten rulon można rozwinąć, nakleić kawałek folii na ścianę i można sobie potem rysować. I ten młody człowiek wziął ze sobą ten rulon i trochę mazaków. I on z tym pojechał do klienta, do olbrzymiej firmy. I w tej firmie siedziało oczywiście prezesostwo i cała rada nadzorcza i różne tam osoby i dyskutowano nad jakimś tam produktem i problemami. No i ten młody człowiek siedział tam prawie 2 godziny i w trakcie całego spotkania zapisywał, notował, rozrysowywał przeróżne rzeczy z tymi klientami na tej ścianie po to, żeby zrozumieć procesy, żeby rozrysować, jakie tam procesy mają miejsce. Zadawał pytania jak mały chłopczyk na zasadzie, a co potem, a co tutaj, a dlaczego tak robicie, a to dlaczego. Z jednej strony robił to tak naprawdę dlatego, że no, nie znał produktu, więc mówiąc brzydko, trochę było tutaj ściemy albo inaczej ratowania siebie. Ale w tym wszystkim był pewien sens, a mianowicie zbudowanie takiej wizji osoby z odpowiednim doświadczeniem, wybadanie potrzeb klienta. Jakby wystarczyło zrozumieć, na czym polega jakby problem klienta. Nie trzeba było dzisiaj na tym spotkaniu opowiadać, co się ze sobą ma. I słuchajcie, całe spotkanie polegało na tym, że ten młody człowiek nie pokazał ani produktu, ani nie opowiedział o produkcie, nic nie wspominał o produkcie. Jak już zarysował całą taką taśmę, zwinął tą taśmę w rulon i pojechał do domu. I co było ciekawe, kilka tygodni później zadzwoniła ta firma bezpośrednio już jakby do firmy, w której był zatrudniony ten młody człowiek, i oni powiedzieli, że oni kupują produkt. Po czym wszyscy byli bardzo zdziwieni, dlatego że jeszcze nie złożono im oferty. I kiedy menadżerowie zapytali tego potencjalnego klienta, dlaczego państwo w ogóle jakby już przekazujecie nam taką informację, skoro jeszcze nie złożyliśmy oferty, to usłyszeli bardzo ciekawe zdanie, a mianowicie, że szanowni państwo, w przeciągu paru miesięcy było u nas kilku największych światowych dostawców, proponując nam różne rozwiązania informatyczne. Jedni mieli system czerwony, drudzy mieli system zielony, natomiast nikt z tych państwa, którzy przyjeżdżali, nie pokusił się o to, żeby w ogóle zrozumieć, na czym polega nasz biznes. Natomiast państwa człowiek siedział z nami 2 godziny i zadawał nam takie pytania i zadawał nam je w taki sposób, że my sami nie wiedzieliśmy jeszcze, jakie elementy są u nas do odkrycia. I stwierdziliśmy, że skoro mamy się zdecydować na rozwiązanie, to nie chodzi o to, jakie rozwiązanie wybierzemy, tylko z kim będziemy to robić. I słuchajcie, to jest taki fajny przykład pokazujący bardzo mocno, że to wygadanie w sprzedaży, ono wręcz nie jest jakąś taką cechą, powiedziałbym, która ma jakiś poziom bardzo, bardzo, bardzo zaawansowany, jest jakoś tam wyjątkowo wymagane, dlatego że da się odpowiednio zbudować relacje z klientem, będąc całkowicie naturalnym i robiąc to, co do kogo należy. I to jest jakby taki bardzo ważny... Oj, coś mi się tu chyba zepsuło. I to jest taki bardzo ważny element, na chwilę chyba zniknę, ale zaraz będę z powrotem. O, i chyba się też pojawi kamera. Dobra, słuchajcie, w takim razie, dobry handlowiec jest tak wygadany, że sprzeda nawet lód Eskimosowi. Słuchajcie, to jest oczywiście nieprawda. Jest to całkowicie mit. Mit, który nie ma zastosowania i z którym zgodzić się oczywiście absolutnie nie mogę. Umiejętność słuchania, elastyczność,
umiejętność uczenia się, dyscyplina, szczerość, empatia, inteligencja, zawziętość. Jakby jest wiele cech ważniejszych niż to, czy ktoś potrafi dużo mówić. Tak już wprost gdzieś tam uproszczając. Mieliśmy okazję, robiliśmy taki webinar właśnie tydzień temu. Rozmawialiśmy o tym, jakich cech powinniśmy szukać u handlowca i na przykład moja organizacja zwraca uwagę na zupełnie inne cechy niż to, czy ktoś potrafi dużo mówić. My zwracamy uwagę na to, czy ktoś ma odpowiednie umiejętności słuchania, elastyczność. O tej elastyczności bardzo dużo rozmawialiśmy ostatnio, więc ja się powtarzać dzisiaj nie będę, czym to dla mnie jest. Rozmawialiśmy o umiejętności uczenia się, pewnej dyscyplinie, która też wynika z tego, że każda firma ma jakiś proces sprzedaży. Także tych elementów jest faktycznie bardzo, ale to bardzo dużo. I to, że ktoś mówi dużo, wręcz powiedziałbym, że nie jest to absolutnie dobra cecha, dlatego że nie jesteśmy od tego, żeby mówić, tylko jako handlowcy jesteśmy od tego, żeby słuchać i wypowiadać się, albo inaczej odpowiadać w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób. I to jest tak naprawdę taka, powiedziałbym, definicja dobrego przedstawiciela handlowego, który potrafi w odpowiedni sposób reagować na to, co słyszy po drugiej stronie. To się nazywa empatia, tak bardzo ładnie. I oczywiście odrobinę upraszczając. Dobra, słuchajcie, mamy jakby pierwszy mit. Mamy też taki drugi mit, który jest dość popularny. A mianowicie często go spotykamy my jako producent systemu CRM. Mamy okazję oczywiście rozmawiać z wieloma przedsiębiorstwami na temat sprzedaży i często omawiamy różne tematy z klientami. No i jednym z takich tematów bardzo często omawianych jest temat dotyczący systemu CRM, czyli systemu do zarządzania procesem sprzedaży. I często dostajemy taką informację, że wie pan, panie Filipie, my jesteśmy bardzo małą firmą, mamy bardzo prosty proces sprzedaży, nam wystarczy Excel. No właśnie, jakby nam wystarczy Excel. Jakby i z jednej strony Excel to jest bardzo rozbudowane narzędzie, które wbrew pozorom ma mnóstwo funkcji i te funkcje pozwalają naprawdę zbudować bardzo fajne rozwiązania, które można wykorzystać w wielu, wielu aspektach. Dlatego teoretycznie Excel mógłby być dobrym CRM-em. Natomiast moim zdaniem nie tu leży problem. W sensie osobiście uważam, że są narzędzia, które są bardzo elastyczne i służą do wielu rozwiązań. Na przykład Excel jest takim narzędziem, jak najbardziej. Natomiast są również narzędzia dedykowane. Więc jeżeli są narzędzia dedykowane, to raczej jestem zwolennikiem tego, żeby te narzędzia dedykowane wykorzystywać właśnie w konkretnych celach. I właśnie osobiście uważam, że zdecydowanie w kontekście sprzedaży Excel nie jest dobrym narzędziem do obsługi, nawet jeżeli jesteśmy małą firmą. Tutaj są bardzo małe wyjątki, na przykład pamiętam jakiś czas temu, chociaż nie byłem na tym webinarze w pełni, ale gdzieś obiło mi się o uszy albo gdzieś to widziałem, Szymon Negacz na jednym ze swoich webinarów przedstawił formę Excela, w którym zbudowali CRM. I jeśli mówimy o takim rozwiązaniu, to jestem 100% za. Jeżeli mówimy o tym, że ktoś fajnie zbudował w Excelu jakby całą funkcjonalność CRM-ową, o której zaraz którą zaraz jakby wytłumaczę co do istoty, to spoko. Natomiast faktycznie, jeżeli mówimy o tym, żeby korzystać z niego, znaczy z Excela tak jeden do jednego, to nie jest to narzędzie do sprzedaży. A dlaczego? Jakby, bo w tym zdaniu kryje się jakby ukryty, że tak powiem, chochlik, a mianowicie jesteśmy małą firmą, wystarczy nam Excel zamiast CRM do bazy kontaktów, bo o co chodzi? CRM nie jest systemem, który jest bazą kontaktów. Rozumienie CRM-a w kontekście bazy kontaktów to jest bardzo duży błąd, to jest uproszczenie i to jest zastosowanie tego rozwiązania nie do tego, do czego ono służy. CRM jest systemem do odwzorowania procesu sprzedaży i monitorowania pracy zespołu. Teraz, jeżeli ktoś potrafi odzwierciedlić proces sprzedaży w Excelu, to spoko, to jak najbardziej takie narzędzie mogłoby służyć. Natomiast patrzenie na myślenie o CRM-ie jako po prostu worek kontaktów, do którego można by wykorzystać Excela, to jest to właśnie tutaj duży błąd i nie w tym, jakie narzędzie używamy, tylko w kontekście tego, jak rozumiemy w ogóle system CRM. Zanim przejdziemy jakby do kolejnych mitów, fajnie byłoby omówić pewną kwestię. Rzadko kiedy na sprzedaż
patrzymy z takiej perspektywy tego, jacy jesteśmy my ludzie, w sensie jak się zachowujemy, jak reagujemy na pewne elementy, jak na nas działają pewne komunikaty i jaką rolę w sprzedaży odgrywają takie elementy, które są gdzieś tam w nas wbudowane. Jako ludzie mamy taki element ciała, on się nazywa mózg gadzi. I ten mózg gadzi odpowiada za różnego rodzaju zachowania, albo jeszcze inaczej, za różnego rodzaju reakcje, na przykład instynkt przetrwania, działania powtarzalne. I ten mózg gadzi to jest takie coś, co w nas daje nam poczucie niebezpieczeństwa i w tym momencie my jako ludzie automatycznie przyjmujemy pozycję obronną. I co ciekawe, lata temu zrobiono pewne badanie i w ramach tego badania jakby stwierdzono, że mózg gadzi uruchamia jakby ten instynkt przetrwania i ten instynkt obronny w reakcji różnych bodźców. I okazało się, że jednym z takich bodźców, zrobiono to badanie bodajże w latach 70., jest telefon komórkowy, w sensie nawet nie telefon komórkowy, tylko dzwoniący telefon. Okazuje się bowiem, że przez lata będąc atakowani, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale będąc jakby w sytuacjach, w których otrzymujemy telefon od osób nieznajomych, często z różnymi ofertami, z taką pewną niepewnością, co czeka nas po drugiej stronie słuchawki, okazuje się, że w momencie, w którym otrzymujemy tego rodzaju komunikat, no to uruchamia się właśnie ta część obronna. I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, dlatego że już na logikę, skoro uruchamia się taka część obronna, no to trzeba uwzględnić ten fakt, że każda reakcja u człowieka, ona będzie w pewnym sensie podbudowana właśnie tym, że gdzieś w podświadomości uruchamia się taki element. I to jest bardzo ważne w samej sprzedaży, dlatego że jeżeli dzwonimy do kogoś tak zwanym cold callingiem, czyli dzwonimy do kogoś w temacie sprzedażowym, ta osoba nie jest przygotowana, a taka reakcja się uruchamia, to sprzedając dobrze jest wiedzieć o tym i umieć rozbroić klienta, jakby albo inaczej, jeszcze rozbroić ten jego instynkt przetrwania od samego początku, po to, żeby możliwie szybko sprowadzić go do tej strefy komfortu, żeby ta osoba z powrotem czuła się odpowiednio bezpiecznie, prowadząc z nami rozmowę. I słuchajcie, to jest bardzo ważny element w kontekście tego, o czym będziemy dalej rozmawiać, dlatego że ostatnio miałem okazję podejrzeć, zobaczyć, czasami od kogoś dostać trochę materiałów dotyczących różnych szkoleń. Byłem strasznie ciekaw, o czym się teraz w Polsce szkoli. Sam nie mam okazji zbyt często szkolić. My za to mamy okazję pracować z klientami, z handlowcami, więc też mogłem sobie to zderzyć i powiem szczerze, złapałem się za głowę. Jak zobaczyłem kilka materiałów szkoleniowych o tym, o czym mówią trenerzy, co mówią i jakie rodzaje sprzedaży gdzieś tam są promowane, no to nie ukrywam, że w kilku przypadkach naprawdę byłem zszokowany, ale dzięki temu, słuchajcie, mam dobry materiał na dzisiaj. Oczywiście bez nazwisk, nie będę tutaj, nie mam zamiaru oczywiście, jakby osobiście uważam, że każdy ma prawo jakby do swoich filozofii, do swoich doświadczeń, więc biorę je za doświadczenia czyjeś, po prostu się z nimi nie zgadzam, do czego też no, po prostu mam prawo. No więc jakby przechodząc jakby do tematyki rozmów telefonicznych i mitów dotyczących jak prowadzić rozmowę handlową, jak do tego przejdziemy, to fajnie byłoby, żeby właśnie uwzględniać ten mit dotyczący, uwzględniać ten fakt, jak pracuje nasz mózg i brać to pod uwagę, bo to jest sprzedaż akurat bardzo istotne i faktycznie ma bezpośredni wpływ na sprzedaż. Słuchajcie, mit pierwszy. Jeśli nie sprzedasz w pierwszych sekundach rozmowy, nie sprzedasz wcale. Taka bardzo amerykańska filozofia, mówiąca o tym, że faktycznie jakby w sprzedaży liczą się te pierwsze sekundy, liczy się ten pierwszy wizerunek, liczy się ta pierwsza sekunda, liczy się, jeżeli już od samego początku jakby nie zbudujemy tej sprzedaży, to właściwie później się nie uda. I słuchajcie, mając na względzie właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, a mianowicie to, że dzwoniąc do kogoś, jeżeli na dzień dobry będziemy prowadzić komunikację na zasadzie dzień dobry, z tej strony Jan Nowak, panie Tomaszu, dzwonię do pana, dlatego że z pewnością jest pan zainteresowany, w jaki sposób poprawić swoje życie o 180 stopni. Jakby musimy sobie zdawać sprawę, że cokolwiek mówimy do tej osoby, nieważne jak mówimy, co mówimy, jak to brzmi, jak fantastyczna jest ta oferta, ta osoba jest w tym momencie, w tym trybie
obronnym. Ta osoba jakby z jednej strony przyjmuje komunikat, ale z drugiej strony coś mu podpowiada, nie bierz tego, jakby nie słuchaj, nie ufaj. I dobry handlowiec to jest taka osoba, która faktycznie dzwoniąc potrafi najpierw zbudować odpowiednią płaszczyznę do tego, żeby tą komunikację i ten komunikat, czy ofertę, czy cokolwiek za chwilę przedstawić. Dlatego to jest piekielnie ważne, że jak prowadzimy z kimś rozmowę i dzwonimy takim klasycznym cold callingiem, to jest naprawdę ważne, żeby dzwoniąc przede wszystkim upewnić się, że dzwonimy w komfortowej sytuacji dla drugiej osoby, czyli upewnić się, że ta osoba ma czas na to, żebyśmy rozmawiali, a przede wszystkim sugeruję używać jakby w takiej pierwszej części tej rozmowy momentalnie sprowadzenie tej osoby do jakiegoś wspólnego mianownika, osadzenia powodu tego telefonu do czegoś, co jest bliskie tej osobie. Na przykład, dzień dobry panie Patryku, nie znamy się osobiście, ale znalazłem pański profil w takim i takim miejscu i pomyślałem, że jakby moglibyśmy chwilę porozmawiać. I to już jest pewnego rodzaju uzasadnienie tej komunikacji i naprowadzenie tej osoby na jakiś wspólny mianownik. Albo dzień dobry panie Patryku, wiem, że odwiedzał pan naszą stronę internetową, dlatego pomyślałem dzisiaj, że przedzwonię, może umówimy się później na jakieś 15-20 minut dłuższej rozmowy. Ale znowu, stosując jakąś tą wspólną stronę internetową, to jest taki nasz ten łącznik, który powoduje, że ta osoba automatycznie czuje się komfortowo jakby z samą prowadzoną rozmową, dlatego że jakby zna jej podstawy. I to jest bardzo ważne. I taki właśnie mit a propos tego, że nie, że wchodzimy od razu z buta i opowiadamy, jest kompletna bzdura. Chyba że sprzedajemy w 17 sekund jakieś usługi, które jak już ktoś powie tak przez telefon, oznacza to zgodnie z prawem zgodę na ofertę, chociaż takich na szczęście rozwiązań już nie ma. To już nie te czasy. Natomiast w sprzedaży biznes to biznes przede wszystkim ofertę przedstawia się zawsze w inny sposób. W sensie ofertę przedstawia się zawsze w kontekście tego, co klient potrzebuje. No więc najpierw trzeba dowiedzieć się, czego klient potrzebuje, a później jesteśmy w stanie złożyć taką ofertę. I to jest bardzo ważne, że inaczej najprawdopodobniej będziemy włożeni do szufladki akwizytor, i ta sprzedaż tak naprawdę najprawdopodobniej się nie odbędzie. Jeden z ostatnich takich mitów dotyczących prowadzenia rozmów telefonicznych, ja to nazwałem follow the script, czyli podążaj za skryptem, dlatego że nie wiedziałem, jak to nazwać. Właściwie jest to metoda, którą widziałem też po raz kolejny gdzieś tam. Ostatnio otrzymałem od klienta ich skrypt rozmowy i nagrane rozmowy telefoniczne. I poproszono mnie o to, żebym jakby skonsultował i zweryfikował, na ile ten zespół handlowy te rozmowy prowadzi skutecznie i na ile faktycznie jakby wykorzystują dobrze materiał ze szkolenia, który gdzieś tam przerabiali. I tu po raz kolejny złapałem się za głowę, zdziwiłem się strasznie, że jakby nie było tam pewnego takiego wyczucia, że to aż wręcz, aż piszczało, że coś jest nie tak. O co mianowicie, słuchajcie, chodzi? Jakby była to pewnego rodzaju rozmowa telefoniczna, która brzmiała mniej więcej w ten sposób. Dzień dobry panie Kamilu, z tej strony Radosław Nowak z firmy takiej i takiej. Dzwonię do pana, żeby chwilę porozmawiać, ponieważ chciałbym zapytać pana, w jaki sposób realizuje pan takie i takie rozwiązanie, ponieważ pomyślałem o tym, że będziemy mogli chwilę porozmawiać o tym, jak dzięki produktowi takiemu i takiemu bylibyśmy w stanie usprawnić u pana taki i taki proces. I moment jakby, jak słyszałem, jakby raz, że w ogóle oczywiście ten sposób mówienia, on może nie był aż tak barwny, jak ja go teraz przedstawiam, może był nieco bardziej jakby normalny, natomiast nadal pojawiały się tam te zdania na zasadzie, może znalazłby pan chwilę, żeby porozmawiać o tym, jak dzięki naszemu projektowi będzie pan w stanie rozwiązać u siebie taki i taki element. I to mnie po prostu powaliło, bo jakby pomyślcie sobie tak na logikę, jak dzwonicie na przykład, nie wiem, do szwagra albo, nie wiem, do kogokolwiek, do przyjaciela, no to jak dzwonicie do niego, nie budujecie zdań w taki sposób, wiesz, cześć Janusz, słuchaj, może korzystając z okazji, że jesteśmy szwagrami, mając na względzie obecną pogodę i okoliczność, skorzystamy z tej relacji i wspólnie napijemy się piwa. No, być może ktoś i nawet w ten sposób buduje jakby
zdania z taką ukrytą propozycją wartości i korzyści. Natomiast najczęściej no, w ten sposób nie rozmawiamy. I ja nie wiem, skąd buduje się taka wizja, że jak prowadzimy rozmowę handlową, to z jakiegoś powodu ona ma mieć od razu też i dźwięk, i formę handlową. Jakby nikt nie mówi na zasadzie: cześć Kamila, słuchaj, może przyniosę ci bułki, dzięki którym najesz się, a dzięki temu nie będziesz już głodna. No jakby jest to absurdalne, dlatego mega ważne jest to, że jakby prowadząc rozmowy telefoniczne, im bardziej jesteśmy sobą, im bardziej robimy to w sposób naturalny, tym bardziej druga osoba czuje się naturalnie, to raz. Dwa, nawet jeżeli mamy skrypt, to skrypt jest tylko po to, żeby w firmie wytaczać pewne standardy, nie po to, żeby go czytać. I przede wszystkim nie budujmy zdań w sposób taki, które jak się to czyta, to może i nawet w jakiś sposób to wygląda sensownie, ale nie możemy tego stosować jeden jeden jakby w procesie i w rozmowie, w komunikacji, tylko jakby musimy komunikować się w taki sposób, jaki to robimy. I to mnie szczerze powaliło, jak usłyszałem tą rozmowę i kryjący się za tym mit, że jakby wbudowanie takiego zdania, które na dzień dobry sugeruje jakąś wartość po to, żeby klient wiedział, że chce, żeby klient dalej chciał rozmawiać, absurd, jakby nie spotkałem się z czymś takim wcześniej. I ostatnie chyba jakby z takich tych elementów dotyczących rozmowy, to jest jakby kwestia ścinania dystansu, też się ostatnio spotkałem. Zresztą zadzwonił ktoś do mnie kiedyś i mówi: cześć Filip, dzwonię do ciebie, żebyśmy pogadali o takich tematach. W pierwszej kolejności byłem przekonany, że oczywiście jest to ktoś, kogoś znam. Ale poprosiłem jeszcze raz o godność, bo powiedziałem: przepraszam, ale jakby nie dosłyszałem jeszcze raz kto. I nagle się okazało, że to był jakiś tam Tomek z jakiejś tam firmy zajmującej się faktoringiem. Ja powiedziałem wprost: wie pan co, ale my się chyba nie znamy. On powiedział: no nie, nie znamy się, ale jakby mam ten numer. Ja mówię: wie pan co, ale mówię, dziękuję bardzo. Mówię, jakby nie prowadzę w ten sposób rozmów. I uciąłem to tylko dlatego, że ja bardzo nie lubię czegoś takiego. I u mnie w firmie, gdyby któryś z przedstawicieli handlowych w ten sposób ścinał kontakt z klientem, to byłby to problem. Osobiście uważam, że kwestia mówienia sobie per pan jest kwestią taką samą jak w społeczeństwie. W sensie, jeżeli mamy takie społeczeństwo jak w Stanach, które bardzo często jakby skraca szybko dystans i bardzo często mówi do siebie po imieniu i jest to u nich całkowicie normalne, to proszę bardzo, jakby budujmy takie skrypty sprzedaży. Ale jeżeli ktoś podpatrzył jakiś skrypt sprzedaży ze Stanów, jest trenerem sprzedaży i teraz chce jakby pochwalić się taką wiedzą w Polsce, to uwzględnijmy to, że u nas tak nie jest. U nas to osoba starsza najczęściej narzuca to, czy możemy sobie mówić per ty czy per pan, nie ta osoba młodsza. I tak samo jest w sprzedaży, to klient narzuca ten dystans, nie my. Nawet jeżeli klient go ścina, to pewna kwestia przyzwoitości i tak powinna być po stronie handlowca, to nadal jest pewnego rodzaju relacja klient-sprzedający i chociaż w innych kontekstach jesteśmy równi, to jakby taki zwrot grzecznościowy, on się tutaj jak najbardziej należy. Ja się nie zgadzam absolutnie z takim mitem dotyczącym ścinania tego dystansu. Dobra, słuchajcie, ale mianowicie w takim razie, skoro jestem taki mądry i ze wszystkim się nie zgadzam i te wszystkie mity są złe, to w takim razie jak te rozmowy prowadzić, jak budować takie skrypty, jak przygotować sobie taką pierwszą rozmowę telefoniczną, żeby ona odpowiednio dowoziła. No więc my wykorzystujemy w firmie pewnego rodzaju proste ćwiczenie. Ostatnio się w ogóle okazało, że z tego ćwiczenia nie korzystamy tylko my, tylko okazało się, że korzysta też nasza konkurencja, która wzięła sobie jeden do jeden nasze jakieś materiały i postanowiła również nimi dystrybuować. Także jest to pewnego rodzaju oczywiście komplement dla nas, ponieważ widać, że jakby działa, sprawdza się i cieszę się, że w takim razie promują tego rodzaju wiedzę, bo myślę, że po prostu wszyscy na tym skorzystamy. W każdym razie, mając na przykładzie firmę Shell, która oferuje paliwo, która oferuje przeróżne inne usługi, między innymi, oczywiście to nie jest żadna reklama, jakby tak przygotowałem, nie ma tutaj żadnego uzasadnionego argumentu, nie będę Was namawiać do tankowania na Shellu. W każdym bądź razie pokażę Wam prosty przykład, jak można szybko i skutecznie przygotować sobie komunikację handlową. Jakby przygotowując się w ogóle do opracowania komunikacji handlowej, warto jest opracować cztery takie proste elementy, które pozwolą lepiej zrozumieć, o czym i jak mamy rozmawiać z klientem. Pierwszym takim elementem jest wspólny mianownik, a mianowicie zdefiniowanie sobie takich trzech, czterech bardzo twardych, konkretnych elementów, które łączą nas z klientem. Czyli gdybym był firmą Shell,
A moim klientem byłaby faktycznie firma, która potrzebuje paliwo. Na przykład firma transportowa. No to moim wspólnym mianownikiem pomiędzy mną a firmą Shell byłoby tak naprawdę kilka prostych rzeczy, na przykład paliwo, na przykład trasy, albo na przykład kierowcy. I to są wspólne mianowniki między mną a Shellem. Gdybym miał szansę zadzwonić do klienta jako firma Shell i mógłbym powiedzieć tylko trzy słowa. Panie Kowalski, paliwo, trasy, kierowcy. To nie musząc mówić nic więcej, ja już w pewnym sensie jestem w stanie określić jakby ten wspólny mianownik między mną a tym klientem. I to jest bardzo ważne, żeby opracowując sobie jakby skrypty rozmów, zdefiniować te takie najważniejsze elementy. Po co? Po to, żeby nie rozpraszać komunikatu handlowego, żeby trzymać się konkretów. No i teraz, jak mamy takie elementy przygotowane, to w kolejnym etapie to, co powinniśmy zrobić, to jest przygotowanie i opracowanie procesu, zastanowienie się, jakie procesy zachodzą u klienta w kontekście tych opracowanych mianowników. Czyli na przykład, jeżeli mamy paliwo, mamy trasy, mamy kierowcy, no to jakieś tam procesy zachodzą w tych firmach transportowych, na przykład utrzymanie rentowności biznesu w kontekście cen paliw, albo utrzymanie optymalnych tras z uwzględnieniem postoju, albo na przykład monitorowanie kierowców w kontekście na przykład systemów telematycznych, czyli tam monitorowanie trasy, tam zarządzanie jakby paliwem i tak dalej. I to są procesy, które zachodzą w tych firmach. No więc dzwoniąc do takiego klienta, ja już wiem mniej więcej, o jakich procesach chciałbym potencjalnie z nim porozmawiać. Jestem w stanie chociaż przynajmniej sobie założyć, wyobrazić, zbudować jakąś taką wizję tej rozmowy, że chciałbym z nim faktycznie porozmawiać w kontekście utrzymania rentowności biznesu i tych kwestii, monitorowania kierowców i tak dalej. No i teraz w kolejnym elemencie zaczynamy się zastanawiać, jakie problemy potencjalni klienci mogą mieć z tymi procesami, że uznają, że jakby, Shell powinien, jakie problemy ci klienci mają z tymi procesami, że Shell ma dla nich odpowiednie rozwiązanie. No i teraz mając takie elementy, jesteśmy w stanie zbudować w dość prosty sposób komunikację. Mianowicie możemy rozmawiać z klientem o tych elementach i w kontekście procesów, jakich mają u nich miejsce i problemów, jakie najczęściej mogą się zdarzyć, na przykład to, że jest za drogo, ponieważ Shell ma odpowiednie rozwiązanie. I teraz taki skrypt rozmowy dobrze jest rozłożyć na cztery elementy. Mianowicie tak zwane intro, tak zwane pytania, sales pitch i call to action, czyli taki moment jakby zaproszenia klienta do kolejnego etapu. To jest bardzo ważne, ponieważ to klient powinien narzucać, handlowiec powinien narzucać kolejny krok, to nie klient powinien narzucać tempo procesu, tylko handlowiec. No i w takim intro jesteśmy w stanie właśnie, opierając się na tym wcześniejszym ćwiczeniu, zacząć. Dzień dobry panie Tomku, nie znamy się osobiście, z tej strony Filip Duszczak, dzwonię w nawiązaniu do takiego i takiego tematu. Czy ma pan teraz chwilę, żebyśmy porozmawiali? Mam. No dobra, wie pan co, bo jestem bardzo ciekaw, jak sobie państwo dzisiaj radzicie w kontekście telematyki i w ogóle monitorowania tras. Czy macie państwo dzisiaj rozwiązanie do monitorowania tras kierowców? A w jaki sposób państwo podchodzicie dzisiaj do tematu sytuacji na drogach, szczególnie na przykład pomiędzy Francją a Wielką Brytanią? Czy macie dzisiaj jakieś narzędzie, które pokazuje państwu, jakimi optymalnymi trasami powinni jeździć wasi kierowcy? W ogóle co pan sądzi dzisiaj na temat aktualnych stawek cen? Czy może ktoś panu proponował ostatnio jakieś rozwiązania dotyczące długoterminowego utrzymania cen w zależności od tego, jak państwo jeździcie? Czyli cała ta rozmowa i ta część mojego skryptu dotycząca pytań opiera się na tym przygotowanym ćwiczeniu. Ja nie operuję nigdzie dalej niż poza tym zdefiniowanym obszarem, który przygotowałem, i na podstawie tego obszaru jakby prowadzę z klientem komunikację. Ten obszar pozwala mi też zdefiniować jego potrzeby w odpowiedni sposób. To jest taka pierwsza rozmowa, więc ja też nie będę się go pytać, jakby kto u niego podejmuje decyzję i kiedy ona zapadnie, bo to jeszcze nie jest ten zupełnie etap procesu. Natomiast tutaj w ten sposób mogę to tak opracować. No i później przechodzimy do kolejnej części, czy tak zwanego sales pitchu, czyli takiego momentu, w którym opowiadamy trochę o nas, no bo
pewnym sensie musimy tą ofertę w jakiejś formie u klienta w głowie zostawić. No więc mamy tą chwilę, żeby opowiedzieć o produkcie, ale oczywiście w takiej formie opowiadania o korzyściach. I na końcu mamy tak zwane call to action, czyli taki moment, w którym to handlowiec powinien wyraźnie zasugerować klientowi kolejny krok. Panie Tomaszu, w takim razie proponuję, żebyśmy złapali się za tydzień. Co pan powie o spotkaniu o 14? Ważne jest to, żeby faktycznie nie zostawiać takiego pola na to, żeby klient powiedział: dobra, wie pan co, jakby brzmi to fajnie, ja do pana wrócę. W ten sposób się najczęściej zrywa z kimś, dlatego jakby pozostawienie klientowi miejsca na taką na takie zdanie, niestety, ale właśnie powoduje, że piłeczka będzie po stronie klienta. A rolą handlowca w procesie jest to, że to on zawsze dyktuje tempo, to on mówi, jaki jest kolejny krok. Dlatego w tym call to action wyraźnie sugerujemy, co powinno nastąpić w kolejnym kroku. I tu macie przykład jakiegoś takiego prostego skryptu, który w efekcie jakby powstaje i taki skrypt można sobie gdzieś tam zastosować. A propos rozmów telefonicznych, też mam kilka takich ciekawych informacji. To nie są oczywiście takie dane zero-jedynkowe, ale gdyby ktoś kiedyś zastanawiał się, czy warto dzwonić w jeden dzień lub w drugi, na przykład ciekawe dane są przygotowane, są dane z 2018 roku bodajże ze Stanów Zjednoczonych, mówiące o tym, że chociażby różnica między wtorkiem a czwartkiem to prawie 50%, jeśli chodzi o odbieralność telefonów. Słuchajcie, bardzo, bardzo istotne dane, bo jeżeli ktoś planuje sobie danego dnia zrobić 20 połączeń, a jest ponad 50% różnicy, no to jakby efektywność i różnica będzie tutaj drastyczna. Inne ciekawe dane, na przykład mówią o tym, że połączenia powinniśmy wykonywać w godzinach 8, 9, 15, 30, 17. I to moim zdaniem ma sens, dlatego że w porach lunchowych ludzie są mniej dostępni, w porach lunchowych wjeżdżają nam węglowodany i robimy się trochę senni. Natomiast też ciekawe dane dotyczą samego odbierania połączeń. Na przykład dane pokazują, że jeżeli odbieramy te przychodzące kole później niż około 10 minut, to praktycznie skuteczność jest już bardzo niska co do sprzedaży. To znowu też ma sens, dlatego że klient ma dzisiaj tak duży wybór w sieci, że on, jeśli nie ogarniemy leada zbyt szybko, na pewno znajdzie sobie kolejnego dostawcę, który dostarczy mu to, czego szuka. Moja ulubiona statystyka mówiąca o tym, że potrzeba odpowiednią liczbę akcji, nieraz nawet 4, 5, 6 do tego, żeby osiągnąć odpowiedni poziom konwersji leadów, leadów tych ciepłych na zweryfikowane. Natomiast no, ja jakby nie trzymałbym się tych 90% i tak dalej, to są jakieś statystyki, ale sama idea i samo jakby założenie, że im więcej, tym lepsza skuteczność, jest oczywiście słuszna i w dobrze działającej firmie handlowej proces sprzedaży uwzględnia jakby i follow-upy, i ilość prób, i to, że żeby zamknąć leada, trzeba z pewnością wykonać ileś tam akcji, dopiero wtedy upewniamy się, że jakby zrobiliśmy wszystko i w dobrej firmie po prostu się nie przepala leadów i to ma gdzieś tam bezpośredni wpływ. To, co jest też ciekawe i takie ważne w sprzedaży, to jest cała ta komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała, to w jaki sposób prowadzimy tą rozmowę, czy nie zakrywamy twarzy ręką, czy nie patrzymy do góry, czy nie wiem, nie patrzymy w dół i nie bawimy się długopisem. Takie pierdoły, które wydawałyby się oczywiste, ale one są piekielnie ważne. Co ciekawe, szczególnie w okresie covidowym, gdzie wielu z nas teraz prowadzi tą sprzedaż zdalnie, to też jest bardzo ważne, żeby odpowiednio przygotować się do takiej rozmowy. Ta graficzka z mną stojącym, to jest takie ciekawe nawiązanie, bo kto sobie na przykład kiedyś, nie wiem, czy robi się taki test, czy nie, ale kiedy prowadzicie trudną rozmowę, która jest dla Was stresująca, to lepiej jest wstać, dlatego że jest to taka postawa ciała, która daje nam odczucie pewności siebie, można sobie machnąć rękoma, rozprostować się i to w rzeczywistości pomaga zdecydowanie, chociaż szczególnie jak na przykład drży Wam głos. Słuchajcie, ostatni element, który przygotowałem na dzisiaj w kontekście mitów sprzedażowych, to jest kwestia cold mailingu, a mianowicie czy cold mailing jest niezgodny z RODO i też czy cold mailing, znaczy czy jest skuteczny, to może nie na ten temat dyskutować, bo to jest kwestia umiejętności przygotowywania kampań, natomiast czy cold mailing jest zgodny z RODO, to jest, słuchajcie, bardzo specyficzny temat, dlatego że odpowiedź nie jest zero-jedynkowa. W sensie cold mailing sam w sobie nie może być zgodny z RODO, jeżeli jest niezgodny z RODO. Jak każde działanie,
które jakby, znaczy każde działanie może być zgodne z prawem i niezgodne z prawem. I tak samo jest z cold mailingiem. I nie ma czegoś takiego jak jednoznaczne stwierdzenie, że on jest niezgodny. Jeżeli on jest zrobiony źle, no to na pewno jest niezgodny. Natomiast jeżeli postępuje się jakby w myśl określonych ustaw i rozporządzeń, to wszystko jest ok. W cold mailingu pojawiają się dwa tematy. Pierwszy temat to jest oczywiście GDPR, czyli RODO, ustawa o przetwarzaniu danych osobowych, a także USIUDE, czyli ustawa dotycząca jakby marketingu niezamówionego marketingu, informacji handlowej i usług telekomunikacyjnych. I teraz GDPR jest rozporządzeniem europejskim, które narzuca w Polsce pewne rozporządzenia. Natomiast wielu osobom wydaje się, że RODO jest ściśle powiązane z mailingiem, a to jest absolutna nieprawda. RODO to jest ustawa, która ściśle mówi o tym, jak przetwarzać dane. No i teraz też nieprawdą jest to, że jak Kowalski, albo inaczej, nie do końca prawdą jest to, że jak Kowalski powie, proszę nie przetwarzać moje dane, to firma nie może ich przetwarzać. To też jest nieprawda, dlatego że firma i tak ma prawo przetwarzać te dane, jeżeli uargumentuje to odpowiednim interesem administratora i to jest artykuł 6 RODO. To, co to oznacza? To oznacza, że jako firma, jeśli wpadniecie w posiadanie jakichś danych i macie ku temu odpowiedni interes, to macie prawo wpaść w jej posiadanie. To, co musicie jednak zrobić zgodnie z RODO, to jest poinformowanie właściciela tych danych. Jeżeli on wcześniej nie wiedział o tym, że te dane przetwarzacie, to jest obowiązek tego, że musicie poinformować go o tym, że te dane przetwarzacie i poinformowanie go w jakim celu. Ja już nie będę sprzedawać jakby więcej, jak można to fajnie w cold mailingu wykorzystać, bo jakby resztę zostawię już osobom, które byłyby bardziej zainteresowane. Możecie się też zawsze do nas odezwać. Natomiast korzystając z tego artykułu 6, tak zwanego interesu administratora, zamykacie temat RODO-owski. Natomiast w kontekście cold mailingu pojawia się jeszcze tematyka związana z USIUDE. USIUDE to jest ustawa mówiąca o tym, że nie wolno wysyłać niezamówionej komunikacji marketingowej, czy też stosować urządzenia do zautomatyzowanej wysyłki. Natomiast znowu, wchodząc bardzo, ale to bardzo wnikliwie, nawet już w konkretne wyroki sądowe, ostatnie miało miejsce w grudniu, 27 grudnia, można się dowiedzieć, że to prawda, że nie wolno wysyłać niezamówionej komunikacji marketingowej, natomiast komunikacja między firmami w celu zawarcia potencjalnej współpracy biznesowej jest w 100% legalna. Dlatego może przedsiębiorstwo napisać do przedsiębiorstwa, sugerując im współpracę, ale w tej komunikacji to przedsiębiorstwo nie może zawierać niezamówionej informacji handlowej. Więc jakby w przypadku cold mailingu znowu kwestia wyciągnięcia wniosków, jak pisać cold mailing, aby być nim skutecznym, natomiast żeby taką korespondencję nie zawierała odpowiedniej informacji handlowej. I teraz, jeżeli się człowiek dostosuje do obu tych tematów, to da się przygotować jakby usługę cold mailingową i da się prowadzić takie działania, które będą w 100% zgodne z prawem polskim i europejskim. Ja ze swojej strony dziękuję. Obiecuję, że za tydzień w czwartek również będę. Można się zapisać w ogóle do nas na newsletter na naszej stronie instreamgroup.com. Na dole jest szansa, albo na blogu jest szansa zapisać się na newsletter. I tam będziemy też wcześniej informować, jaka będzie tematyka. Jeszcze raz Wam w takim razie dziękuję i pozdro serdeczne.